Bischofshofen. Od 70 lat skocznia imienia Paula Anzerleitznera jest włączana w skład turnieju czterech skoczni. Losy tego turnieju są już chyba przesądzone. Wiemy, że na pewno wygra Kamil Stoch. Natomiast to, co kto będzie na drugim, trzecim miejscu i w dalszej kolejności, jest wciąż zagadką. Tak wygląda symboliczne trofeum naszego turnieju. Oto jest złota kura! A więc 10 zawodników, którzy wezmą udział w dzisiejszym konkursie, to... Peter Prewc, Stefan Kraft, Harvor Egner Granerud, Andrzej Laniszek, Karl Geiger, Yuki Asato, Ryoyu Kobayashi, Dawid Kubacki, Piotr Żyła i Kamil Stoch. Za chwilę połączymy się z naszymi komentatorami. No właśnie. Ale zanim to nastąpi, krótka przerwa na reklamy. Kanał OTIF, prawdopodobnie najlepszy kanał youtuberski na YouTube. A więc łączymy się już z naszymi komentatorami. A więc jak zawsze na stanowiskach czekają na Państwa Janusz Otiwowski i Cezary Bilowski. Zapraszamy na ten na pewno emocjonujący konkurs. Więc kto będzie skakał pierwszy? Jako pierwszy będzie skakał dzisiaj Peter Prewc. O, Peter Prewc już ruszył. Jak sobie poradzi? Warunki dobre. Bardzo dobre warunki. To mogą być ładne skoki. To mogą być ładne skoki. Pięknie, długo, daleko. Ale uderza w punkt K, czyli 125 metrów, przypomnijmy. Następny na belce to Stefan Kraft, mistrz techniki. Co pokaże? No właśnie, co pokaże? Stefan Kraft już ruszał. Ruszył. Widać go, jak wyszedł już z progu. Tak. Leci. Ale chyba dokładnie tak samo jak Peter Prewc, czyli 125 metrów. A na belce startowej ubiegłoroczny dominator sezonu, czyli oczywiście Halvor Egner Granerud. Jak sobie poradzi? Warunki nadal wydają się dosyć dobre, ale loty nie są zbyt długie. Halvor Egner Granerud też ściąga go na bok i teraz oczywiście momentalnie warunki się pogorszyły. 125 metrów. O, pogoda zaczęła znowu płatać nam figle. Zobaczymy, jak poradzi sobie z tymi warunkami Andrzej Laniszek. Andrzej Laniszek już na rozbiegu. Tak coś właśnie przeczuwałem, że te warunki momentalnie się zmienią. Andrzej Laniszek wyszedł, bardzo wysoko leci. Ale... O, trochę za punktka chyba. Chyba trochę za punktka minimalnie, ale jednak 126 metrów. A więc teraz na belce startowej do niedawna lider Pucharu Świata, czyli oczywiście Karl Geiger. Jak sobie poradzi w tych bardzo trudnych warunkach? Przed chwilą nad skocznią przeszedł grzmot. Obstawiam, że to jakieś oberwanie chmury, ale czy Karl Geiger poradzi sobie? Ojojoj, chyba przed punktem K 121 metrów. A teraz pierwszy z dwóch japońskich reprezentantów, Yuki Asato. Yuki Asato już na rozbiegu. Czy jakikolwiek skoczek da radę polecieć tutaj poza punkt K? Tylko Andrzej Laniszek poleciał, ale tutaj Yuki Asato bardzo mocno spóźnia skok i tutaj, proszę Państwa, jedynie 109 metrów. O, to bardzo słabo. A więc teraz na belce rewelacyjnie spisujący się lider Pucharu Świata, czyli oczywiście Ryoyu Kobayashi. Ryoyu Kobayashi już na rozbiegu. I jak sobie poradzi? Czy będzie dobrze? Czy widzimy, może pisze, jednak nie? To jest istna loteria tutaj na skoczni nisko, w Bischofshofen. Nisko, chyba za nisko, nisko leci, ale jednak poza punkt K. 126 metrów. Jak do tej pory tylko dwóm zawodnikom udało się przekroczyć punkt K. To Ryoyu Kobayashi i Andrzej Laniszek. Zobaczmy zatem, jak poradzi sobie z tym problemem Dawid Kubacki. A więc jak sobie poradzi nasz reprezentant? Czy może lepiej od na przykład Ryoyu Kobayashiego, czy może gorzej? Ajajaj, ściągę go na bok, ale czy to będzie dobry skok? Chyba no nie, chyba niestety tylko 117 metrów.
Na zeskoku pojawia się teraz Piotr Żyła, któremu ostatnio dosyć dobrze się wiedzie i oddaje coraz lepsze skoki. Zobaczmy, jak tutaj będzie teraz. Warunki, czy Piotr Żyła wygra pierwszą serię? Wątpię, ale możliwe. O, chyba jak na razie najprościej zdecydowanie leci i co? I chyba 128 metrów! Proszę popatrzeć, na dole deszcz, na górze śnieg, warunki zmieniają się jak w kalejdoskopie. Ale teraz na welce Kamil Stoch, nasz mistrz z zębu, rusza. Jak zwykle w najtrudniejszych warunkach. Oczywiście. I leci wysoko, ale ajajaj, ściągę go na bok. I czy może doleci do punktu K? Tak, doleciał do punktu K. Jejku, ile mamy już zawodników, którzy lądowali w tym samym miejscu. Więc przenosimy się już do naszego studia. Niestety mamy podobny problem jak w GAPA. Dach nam przecieka. Ale mniejsza z tym. Finałowa szóstka, która zakwalifikowała się do drugiej serii ostatniego konkursu turnieju czterech skoczni, to... W kolejności odwrotnej. Szóste miejsce Granelud, piąte Kraft, czwarte Laniszek, trzecie Kobayashi, drugie Stoch i pierwsze Żyła. Brawo! Wracajmy już na skocznię, bo zaczynamy mieć mokre buty. Witamy wszystkich ponownie ze skoczni. Proszę popatrzeć. Szczyt skoczni ginie w jakichś mrokach. Nie dlatego, że się zaczyna noc, tylko po prostu tak intensywnie pada. W każdym razie na belce już Halvor Ragnar Granelud już wystartował. Więc jak sobie poradzi w tych warunkach? Był ostatni kwalifikujący się do drugiej serii, ale też ściąga go na bok i niestety tylko 117 metrów. Wydaje się, że dla tego zawodnika warunki pogodowe nie powinny sprawiać problemu. Mowa tu oczywiście o Stefanie Krafcie. Stefan Kraft już na rozbiegu. Jak sobie poradzi w tych arcy ciężkich warunkach? Jest odbicie. Jest odbicie. Leci wysoko. Ale co tu się dzieje? Ściąga go na lewą stronę, nie na prawą? To bardzo ciekawe. Był chyba wiatr tutaj kołuje. To chyba, ciekawe, ale punktka. Tak, 125 metrów. Teraz na belce oczywiście mistrz w Wiśle, czyli Andrzej Laniszek. Andrzej Laniszek już ruszył. Jak sobie poradzi w tych także bardzo ciężkich warunkach? Wiem, że się powtarzam. Proszę popatrzeć, że to widać tak, jakby ci zawodnicy skakali w ciemność. No to teraz pojawił się biały zeskok, trochę lepiej. Tak. Ale, No, też nie rąbem, tak, uderzył w punkt K. Mówią o tym, że dla tego zawodnika w jakich warunkach skacze nie ma to znaczenia. Zobaczmy zatem, jak Kobayashi poradzi sobie tutaj. Ryoyu Kobayashi, znakomicie spisujący się w Bischofshofen w kwalifikacjach, jak poradzi sobie w konkursie, drugiej serii konkursowej. Ojej, chyba najbardziej ściąga go na bok, ale no i najkrótszy skok w serii finałowej, tylko 115 metrów. Proszę Państwa, zaskoczenie, Kamil Stoch, nasz mistrz, nie jest pierwszy po pierwszej serii, a jest drugi, ponieważ pierwszy jest także nasz reprezentant, czyli oczywiście Piotr Żyła, ale zobaczmy, jak sobie poradzi w tych warunkach nasz mistrz, Kamil Stoch. Teraz już się odbija. Wysoko, leci wysoko. Delikatnie ściąga go na prawą stronę i chyba 126 metrów. Proszę Państwa, teraz pierwszy po pierwszej serii Piotr Żyła. Czy uda mu się utrzymać przewagę nad pozostałymi zawodnikami? Zobaczmy. Piotr Żyła, ostatni z naszych reprezentantów. Jak sobie poradzi? Wybija się z progu. Oby jak najwyżej. Leci wysoko i... Jest wysoko i będzie daleko. Będzie daleko i chyba to jest 127 metrów, a więc Piotr Żyła wygrywa w Bischofshofen. Przenosimy się do naszego studia. Ten konkurs przyniósł pewną niespodziankę. Wygrał go Piotr Żyła przed Kamilem Stochem i Stefanem Kraftem.
Generalnie jednak w całym konkursie na pierwszym miejscu jest nasz mistrz Kamil Stoch, na drugim miejscu jest Piotr Żyła, a na trzecim miejscu, proszę Państwa, ku zdziwieniu i zaskoczeniu wszystkim, jest jednak Dawid Kubacki. A więc tego jeszcze nie było w turnieju czterech skoczni. Trzech zawodników polskich na ostatecznym podium. Ale zanim dekoracja turnieju, usłyszymy wywiad z Piotrem Żyłą. A więc Piotrze, przede wszystkim gratuluję Ci zwycięstwa w tym konkursie. Ale pytam, jak Ci się podoba tegoroczne trofeum w turnieju czterech skoczni? No, mi się bardzo podoba. Bardzo mi się podoba, bo ono jest takie śmieszne i takie wesołe jak ja. Dziękuję. A więc teraz przed Państwem dekoracja turnieju czterech skoczni. A więc oto jest czołowa trójka. Kamil Stoch, Piotr Żyła i Dawid Kubacki. Kamil Stoch, widzimy, że nadal z rozbitym okiem po Innsbrucku. Od wiatru. Od wiatru, oczywiście. A więc teraz... Feta zwycięzców. Feta zwycięzców. Fajerwerki. Czy będą fajerwerki? Są fajerwerki! Jeszcze trochę. Poprosimy fajerwerki. No, dobra. A więc Kamil Stoch. Kamil Stoch. Piotr Żyła i Dawid Kubacki. Kamil Stoch zwycięża turniej czterech skoczni po raz czwarty w karierze. Złota trójka naszych nart. Naszych nart. Więc dziękujemy, że z nami byliście przez cały ten turniej i zapraszamy na kolejne filmy na kanale OTIF. Przenosimy się do naszego studia. A więc żegnamy się z Państwem po tym pięknym turnieju. Do zobaczenia w Pucharze Świata.